Gościem Radio Z dzisiaj w poniedziałek jest profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, dlaczego postawiliście jednak na Małgorzatę Kidawę-Błońską jako kandydatkę w wyborach prezydenckich 2020? Takie miałem wrażenie na konwencji wyborczej, że ludzie przeprowadzili coś, co nazywa się analizą SWOT, czyli siły, słabości, okazje i zagrożenia. Tak się tłumaczy ten skrót. I wykalkulowali, że w formacie prezydenta kraju lepszym naszym kandydatem będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Chociaż, dlaczego lepszym? Chociaż wie pani, po pierwsze jest od lat w polityce. Była rzecznikiem rządu, jest od lat wicemarszałkiem Sejmu, była marszałkiem Sejmu i jest kobietą. Pytanie, czy Polska jest gotowa na prezydenta kobietę? Moim zdaniem powinna być. Natomiast ma zdolność łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi, co widziałem na własne oczy, jak pojechaliśmy do gniazda PiS na Podhale bronić takiego oddziału położniczo-ginekologicznego i tam ta impreza wypadła świetnie. I to ma być taka Wunderwaffe Platformy Obywatelskiej? Cudowna broń? Nie, no wiem, co to jest Wunderwaffe, dziękuję bardzo, ale to jest najlepsza możliwa opcja z naszej partii na chwilę obecną i uważam, że z realnymi szansami na pokonanie prezydenta Dudy. Myślę, że w drugiej turze. No, nie trudno się tego domyślać, ale jestem o tym przekonany. Ale słabo wypada, panie marszałek, jednak w wystąpieniach publicznych, a Andrzej Duda jest wytrenowany bardzo dobrze. No, Andrzej Duda jest prawnikiem. To ma pewien handicap. Urzędujący prezydent ma pewien handicap, czyli przewagę jakby na starcie. Ale proszę pamiętać, że na tym etapie kampanii mniej więcej Andrzej Duda miał 20%, prezydent Komorowski miał 60%. W którymś sondażu Małgorzata Kidawa-Błońska miała 47%, Andrzej Duda 53%, czyli różnica znikoma. Proszę pamiętać, że w wyborach parlamentarnych strona lewa i środkowa, jakbyśmy to tak opisali, wzięła kilkaset tysięcy głosów więcej niż strona prawa. Więc pan prezydent Duda ma naprawdę się czego obawiać, zwłaszcza, że są dość silni kandydaci, no, na przykład pan w innych formacjach. Prezes PSL-u na przykład. No, i tu też można odbierać głosy Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Ale czy to myślę, zwycięstwo... że PiS-owi także. A czy to zwycięstwo Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako kandydatki na prezydenta w prawyborach w Platformie Obywatelskiej to jest takie wotum nieufności dla Grzegorza Schetyny? Nie, to świadczy tylko o tym, że to jest partia demokratyczna. Głosowali tylko delegaci. Gdyby cała partia głosowała, to jeszcze tak. Cała partia to będzie głosowała na wybór przewodniczącego partii, bo tak jest zapisane w statucie. I wtedy będziemy wiedzieć, czy Grzegorz Schetyna ma wotum zaufania większości członków partii, czy nie. A czy powinna nastąpić zmiana przewodniczącego? Ja bym powiedział inaczej, że powinna nastąpić taka zmiana funkcjonowania wszystkich struktur partii, łącznie z przewodniczącym, która by dawała największe szanse na wygranie wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Dyplomata z pana wyszedł. Donald Tusk sugeruje, że potrzebna jest zmiana. Zacytuję byłego premiera. Uważam, że większych błędów nie popełnił, to Grzegorzu Schetynie, ale prawdopodobnie doszedł do granicy, do ściany. Wtedy warto pomyśleć o kreatywnych rozwiązaniach. I kolejny cytat. Wiele wskazuje na to, że potrzeba jest zmiany w PO, zarówno pokoleniowej, jak i energetycznej. No to chyba dobitnie nie można powiedzieć. No i należy się w dużej mierze z tym zgodzić, z tym, że proszę wybaczyć, ale jak rozmawiałem z Donaldem Tuskiem w Brukseli, to nawet żartowaliśmy, że ja muszę wejść w jego buty, zajmując taką, a nie inną funkcję i pełnić rolę to trochę takiego nudnawego gawędziarza. Trzecia osoba w państwie, nawet jeśli ma dość sprecyzowane poglądy, musi ważyć słowa, czy mu się to podoba, czy nie. I tak robił Donald Tusk, jak był przewodniczącym Rady Europejskiej. A teraz ma większą swobodę. A Borys Budka byłby dobrym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej? Platforma ma bardzo bogate zaplecze intelektualne i ja widzę obok Borysa Budki co najmniej kilku poważnych potencjalnych przywódców partii. To kogo na przykład pan by jeszcze widział w tej roli? No z tego co wiem, zgłosił się pan Zdrojewski. Zgłosiła się pani Joanna Mucha. Wiem, że rozważa start jeszcze Bartosz Arłukowicz. Wiem, że jest namawiany Rafał Trzaskowski. To są wszystko świetne nazwiska. A na kogo pan by zagłosował?
A, to jest, na tym polega głosowanie tajne, że się nie mówi. Mam swojego faworyta, zobaczymy finalnie. Faworyta, już... nie faworytkę, ale Grzegorz Schetyna już chyba nie jest w gronie, gronie przyjaciół Donalda Tuska, bo nie było go w siedzibie Agory na promocji książki byłego premiera. W sobotę? Nie wiem tego. Proszę pamiętać, że w sobotę wieczorem patrzałem, rozmawialiśmy na konwencji o tym. Pora była taka, że w sobotę wieczorem trudniej się dostać do swoich miejsc zamieszkania, bo samolotów lata mniej. Ja na przykład po spotkaniu... Ale pan był na tym spotkaniu. Tak, ale jechałem... I był pan zaproszony. Jechałem samochodem 4,5 godziny do Szczecina, bo nie ma samolotu wieczornego do Szczecina. Czyli pan po tej byłem promocji, zaproszony. Tak, wracał 4,5 godziny, tak? Tak, byłem zaproszony, ale powrót do domu był kłopotliwy i po konwencji wiem, że wszyscy zamawiali samochody i jechali na lotnisko, bo często był to ostatni samolot tego dnia. A jaką rolę będzie odgrywał teraz Donald Tusk w polskiej polityce? Bo chyba poluzował ten gorset już. Donald Tusk jest politykiem szczebla, ja nie waham się użyć tego słowa, światowego, bo odbył dwie niezwykle pracowite i niezwykle owocne kadencje jako szef Rady Europejskiej. I co by o nim nie powiedzieć, jest to polityk nietuzinkowy, więc puentowałbym to tak, będzie odgrywał taką rolę, jaką on będzie chciał. Zobaczymy, na co mu inni pozwolą, ale widać wyraźnie, że wypowiada się dużo swobodniej niż jak zajmował formalnie wysokie stanowisko w strukturach Unii. No i właśnie w ramach tych swobodnych wypowiedzi były premier i były szef Rady Europejskiej zachęca do ulicznych protestów w sprawie praworządności. Mówił tak, w Brukseli nie będą się wami zajmować, jeśli nagniecie i zgło będziecie reagować zmęczeniem i apatią. No bo to tak jest. Jeżeli pani popatrzy na protesty w Hongkongu, jeżeli pani popatrzy na protesty w Pradze, jeżeli pani popatrzy na poprzednie protesty w sprawie sądów w latach poprzednich, na początku poprzedniej kadencji, to takie masowe protesty ludzi, pokojowe, bezwzględnie, co do tego nie masz żadnych wątpliwości, odgrywają rolę i wpływają na polityków, bo politycy są też ludźmi. Ale to nie jest podżeganie do rebelii? Nie, moim zdaniem nie. Dlatego, że w demokratycznym państwie są reguły zgłaszania manifestacji. Ludzie mają prawo je zgłosić, mają prawo je przeprowadzić. Warunek jest jeden. One muszą się odbywać w sposób absolutnie pokojowy, bez narażania na gwałtowne działania kogokolwiek, kto jest przeciwnego zdania i bez naciskania na kogokolwiek czy przymuszania go do udziału. To jest oczywiste. Ale pokojowa, ale duża... Pan podpisuje, tak? Po tym, że Polacy powinni jednak wyjść na ulicę i protestować w obronie praworządności? Polacy powinni pokazać, że praworządność i niezależność trzech filarów demokracji, czyli władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej, jest im droga. No niech pani sobie wyobrazi, jakby sędziowie z taką zaciekłością atakowali na przykład władzę wykonawczą czy władzę ustawodawczą. Byłby krzyk na pół Europy. A oni są atakowani brutalnie. Szykuje im się projekt ustawy jak z lat 50., jak z czasów stalinowskich. Dlaczego mają nie protestować? Dlaczego ludzie mają to akceptować? Nie może tak być. Dobrze, tu stawiamy wielokropek. Profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, z nami zostaje. To tyle w części radiowej. Jesteśmy cały czas Dziękuję na Facebooku bardzo. I na Radio ZPL. Zapraszam. Ciąg dalszy tej rozmowy. A zaskoczyła pana wizyta Jana Śpiewaka? Miejskiego aktywisty z Warszawy i syna profesora Śpiewaka u prezydenta? Szczerze mówiąc, trochę tak. Ale wie pani, ten temat śledziłem, że tak powiem, obocznie. Natomiast no, dobrze, że prezydent zaczyna przyjmować inne środowisko, bo do tej pory miałem wrażenie, że Pałac Prezydencki jest trochę zamknięty i myśmy w Senacie zrobili dokładnie odwrotną formułę. Formułę otwartego Senatu. I tu już byli niepełnosprawni, sołtysi, przychodzą następne Jerzy grupy. Jerzy Owsiak, oczywiście. I samorządowcy, będą, ale samorządowcy reprezentujący opozycję. I dzisiaj będą też inni.
No, tak się składa, ja też przypomnę, o co chodzi, bo Jan Śpiewak został skazany prawomocnym wyrokiem w sprawie zniesławienia mecenas Bogumiły Grodnikowskiej-Ćwiąkalskiej, która jest córką byłego ministra sprawiedliwości, profesora Ćwiąkalskiego, i został skazany za to, że napisał w internecie i potem to powtarzał zresztą, zarzucił w nim, w tym wpisie, córce byłego ministra sprawiedliwości, że brała udział w nielegalnej reprywatyzacji w stolicy. Wiele razy powtarzał tę tezę. Został skazany prawomocnym wyrokiem, natomiast Bogumiła Górnikowska tłumaczy, że niczego nie przejęła i rzeczywiście w związku z procesem reprywatyzacji warszawskiej kamienicy została ustanowiona kuratorem dla jednego ze spadkowierców nieruchomości. Znane było tylko jego imię, nazwisko, a nie mieliśmy żadnego adresu jego zamieszkania czy pobytu. Też chodzi o to, że reprezentowała osobę, która w chwili transakcji nie żyła od 50 lat. Nie chce pan komentować wyroku, tak? Stara zasada mówi, że wyroków sądów się nie komentuje. Oj, często komentujecie też wyroki sądu. Ja osobiście nie. Tak zostałem wychowany. Natomiast z tego, co wiem, to sentencja tego wyroku nie mówi dokładnie o tym, co opowiadał pan Śpiewak, tylko tam jest jakaś inna konotacja. Nie znam szczegółów. A sądzi pan, że będzie wniosek o ułaskawienie dla Jana Śpiewaka? No tym byłbym, ja nie wiem, czy tam już jest cały proces zakończony, czy była apelacja, czy... Wyrok jest prawomocny, oczywiście można teraz składać kasację do Sądu Najwyższego, rzecz jasna, ale też przysługuje prawo łaski. Jeśli dana osoba zostanie skazana wyrokiem prawomocnym, to prezydentowi przysługuje prawo łaski. Oczywiście, że przysługuje, zobaczymy. A byłby pan zdziwiony? Niepomiernie. Niepomiernie. Rzeczywiście jestem bardzo oszczędny w słowach. Nawiążę jeszcze do tej wypowiedzi pana prezydenta, który mówił tak podczas spotkania z Krystyną Barchańską, która jest matką najmłodszej ofiary stanu wojennego. Poziom zakłamania tego towarzystwa, jego hipokryzmii nie osłabia. To było a propos sędziów. Pan prezydent nie wiedział, że jest nagrywany. Tak, więc to jest nagrane bez wiedzy pana prezydenta. Tak. Jako prezydent, który mieniłby się prezydentem wszystkich Polaków, takich zdań nie powinien wypowiadać. Dlaczego nie powinien wypowiadać takich zdań? To jest jego prywatna opinia, ale powinien wiedzieć, że jako prezydent Rzeczpospolitej jest pod ciągłym ostrzałem mediów i pod ciągłą obserwacją, więc powinien ważyć słowa jeszcze bardziej niż marszałek Senatu. Czyli dla pana ta wypowiedź jest zbyt daleko idąca? No wie pani, jeżeli prezydent Rzeczpospolitej mówi o sędziach, całe to towarzystwo, że to mnie osłabia i tak dalej, to znaczy, że ma jednoznacznie złe zdanie o jednym z filarów demokracji w Polsce, o władzy sądowniczej. Jest ponad chyba 10 tysięcy sędziów, o ile się orientuję. I jeżeli kilkuset z nich nawet było zaprzysiężonych przez jeszcze władze komunistyczne, to nie świadczy to o tym, że całe środowisko jest złe i zepsute. I martwi mnie, że prezydent ma takie złe zdanie o sądownictwie. Nie wiem, czy przypadkiem nie ma takiego samego zdania o Senacie czy Sejmie, bo o ministrze Macierewiczu już też się swego czasu wyraził. Matka najmłodszej ofiary stanu wojennego dziękowała prezydentowi za jego publiczne wystąpienia również w temacie sędziów. Ostatnio, bodajże wczorajsze, kiedy pan mówił prawdę o naszych sędziach, no była bardzo zadowolona z tego, co mówi pan prezydent, używając na przykład też słowa kasta w odniesieniu do, sędziów. Wszelkie uogólnienia, wie pani, dla lekarza są kompletnie niezrozumiałe, bo gdybym ja miał rozdzielać ludzi, których leczę, na przyjeżdżają czasami brudni, pijani, wyniszczeni życiem, a inni przychodzą w pachnącym garniturze są ewidentnie ludźmi wysoce inteligentnymi. Każdego lekarz leczy tak samo. I tak samo prezydent Rzeczpospolitej powinien traktować każdego Polaka. I uogólnienie, że jeżeli jakiś sędzia był niegodnym tego zawodu, to cała kasta jest zła, jest absolutnie niedopuszczalne. Uogólnienia to był syndrom władzy komunistycznej. Karano ojców za grzechy synów, jak w przypadku mojego świętej pamięci ojca, za moje grzechy. Karano całe
całe wioski za grzech jednego człowieka. Jeżeli będziemy do tego wracać, no to znaczy, że już całkiem wróciliśmy do systemu komunistycznego i na to nie możemy się zgodzić w żadnym wypadku. O, Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek poselski, jak wiadomo, przynajmniej projekt poselski, jak wiadomo, który oznacza nie mniej, nie więcej jak sankcje dla sędziów daleko idące. W jaki sposób, jak pan zapowiedział, Senat będzie się starał, czy też bronił tutaj podziału władzy? W jaki sposób chcecie to zrobić? Po pierwsze, mam nadzieję, że ostateczny kształt tej ustawy w Senacie, w Sejmie nie będzie taki, jak jest teraz. Że będzie korekta, tak? Że rozumiem, tak, no, że Prawo i Sprawiedliwość wycofa się z tych najbardziej drastycznych zapisów? Partia pana Gowina wypuszczała takie trochę zmienne sygnały. Jedni mówili, że nic nie wiedzą, drudzy mówili, że jest okej. Okay. Natomiast, wie pani, żartując trochę, ale to mi przypomina definicję sądu z encyklopedii sowieckiej z lat 50., że sąd to jest uroczysta forma zatwierdzenia aktu oskarżenia. No, nie przesadzajmy, no, nie idźmy w tym kierunku. I jeżeli ona ta ustawa w kształcie tak drastycznym trafi do Senatu, to czeka nas naprawdę gigantyczne zadanie, żeby ją zmodyfikować tak, albo odrzucić. No, nie ma innej. W tej formie ona jest nie do zaakceptowania. Ale nawet jeśli byście ją zmodyfikowali w Senacie, bo tam opozycja ma większość, to i tak przecież potem projekt ustawy wraca do Sejmu, a tam można ją znowu wywrócić do góry nogami. No ale później też idzie do prawnika, do pana prezydenta. Ale pan prezydent przecież mówi, że podpisuje się pod tym. Słyszymy, że jednak te zmiany, no które zostały zapisane w tym projekcie, były konsultowane z Pałacem Prezydenckim. I pani się potem dziwi, że tysiące ludzi wychodzą na ulicę? Wyjdą, bo jeżeli to będzie dotyczyło nie tylko sędziów, to będzie dotyczyło każdego, kto będzie miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. I to trzeba ludziom uświadomić, że ta ustawa nakłada kaganiec na sędziów, i to czasami brutalnymi słowy, natomiast to się przełoży na funkcjonowanie całego wymiaru, a to się przełoży na życie każdego Polaka, któremu się wydaje, że to jest wszystko dalekie od niego. No tak, ale tak powtarzam, że Senat może zrobić niewiele, może tylko po prostu w pewien sposób opóźnić pracę. Natomiast potem ustawa wraca do Sejmu. No i tam większość jest taka, jaka jest, Prawa i Sprawiedliwości. Nie, ustawa, jak wraca z Senatu do Sejmu, to Sejm może ją odrzucić lub zaakceptować. No czyli właśnie, może już wprowadzać to wiadomo, że ją odrzuci, jeżeli no tam... No dobrze, będą... ale wszyscy podlegamy ocenie wyborców i wyborcy ocenią, czy to dobrze, że Sejm to odrzucił, czy nie, bo oczywiście, że Senat ma ograniczone możliwości i Senat będzie się zawsze poruszał w granicach prawa. Natomiast jeżeli zaczną odrzucać ustawy, które nie są kontrowersyjne, jak na przykład ustawa o paniach z rocznika 53, to myśli pani, że wyborcy tego nie ocenią? Ocenią. Ocenią i to obawiam się, że ocenią Sejm negatywnie. Prezes Kaczyński zabrał głos w tej sprawie i powiedział, że projekt noweli w sprawie ustroju sądów, chcemy powstrzymać tym projektem wysadzenie w powietrze wymiaru sprawiedliwości, bo to, co się zaczęło dziać w wymiarze sprawiedliwości, to jest właściwie anarchia, tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Życzę panu prezesowi szybkiego powrotu do zdrowia i jak się bierze silne leki przeciwbólowe, naprawdę umysł człowieka reaguje trochę inaczej, więc na miejscu pana prezesa zająłbym się szybkim powrotem do zdrowia i do działalności, do pracy. Natomiast takie zdanie jest w mojej ocenie zbyt daleko idące. To nie sędziowie sieją anarchię, to nieroztropne działania w zakresie władzy sądowniczej, promowane przez rząd, czego emanacją jest ten fatalny projekt ustawy, to grozi nam anarchią, a nie działania sędziów. Ale to sugeruje pan jako lekarz, tak, że prezes ma zaburzone postrzeganie rzeczywistości, dlatego że bierze leki przeciwbólowe w związku z tym, że miał operację kolana? Katar trochę? Trochę kataru. Jeżeli... Wszystkie leki mają działania uboczne. Od tego zacznijmy. Silne leki przeciwbólowe również. Może pani o tym nawet przeczytać w książce Bieguni pani Olgi Tokarczuk, gdzie jest taka scena, gdzie dawna miłość przyjeżdża z Australii. Każdy lek oczywiście ma działania. Więc jak człowiek uboczne. Jest na zwolnieniu, nie powinien zajmować się pracą. A pracą prezesa Kaczyńskiego jest polityka. I powinien jak najszybciej wracać do zdrowia, czego mu szczerze życzę. Natomiast takie doraźne komentarze
prezentowanie i to w sposób dość ostry, w mojej ocenie jest nieuzasadnione. A czy jeszcze Senat coś może zrobić w kwestii Mariana Banasia? Czy na przykład jeszcze będzie jedna próba, jeszcze jedno podejście, kolejne podejście, żeby wezwać prezesa, właściwie zaprosić? Nie, my go nie możemy wzywać, natomiast... Zaprosić przed oblicze komisji przewodniczący Frankiewicz wezwał przed komisję przedstawicieli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo tak jest dziwnie w polskim prawie, że CBA możemy wezwać, a BW możemy zaprosić. Ale to są takie dziwne meandry polskiego prawa. On jest moim zdaniem zbyt skomplikowany i podlega pewnej inflacji, bo tworzymy tych przepisów tyle, że już mało kto się w tym orientuje, poza niektórymi prawnikami. Natomiast taka próba jest podjęta. Zobaczymy. Czyli poszło zaproszenie do CBA. Tak. No, dzisiaj prasa, a mianowicie Dziennik Gazeta Prawna, pisze o tym, że według CBA Marian Banaś ma pieniądze, których pochodzenie nie potrafi przekonująco wyjaśnić i jego oświadczenia majątkowe są pełne luk. Na przykład posiadał w domu gotówkę w wysokości przeszło 200 tysięcy złotych i nie potrafił się przekonująco wytłumaczyć tych pieniędzy, a zeznania podatkowe i rachunki bankowe nie dały odpowiedzi. Tak pisze Dziennik Gazeta Prawda. Ciekawe doniesienia. No ale wygląda na to, że Marian Banaś trzyma się dzielnie, trzyma się mocno i nic nie wskazuje na to, żeby miał złożyć swój urząd. No, musiałby zostać skazany prawomocnym wyrokiem de facto, żeby został usunięty z tego urzędu. Dokładnie, najpierw muszę... Najpierw postawić zarzuty, potem jest pierwsza instancja, potem jest druga instancja, to trwa lata. Immunitet. A też to, no to tak, no to Sejm wtedy przecież uchyla immunitet. To z tym akurat chyba nie byłoby za bardzo problemu, tak mi się wydaje. Jest też takie pismo, które wystosował prezydent Sopotu do pana, panie marszałku, z takim apelem, żeby Senat zainicjował proces legislacyjny, który zmierzałby do tego, żeby wreszcie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku został wcielony w życie. Chodzi o opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunów osób niepełnosprawnych dorosłych, które tę niepełnosprawność nabyły po 18 roku życia. I są totalne dysproporcje. Tak, pan prezydent Karnowski walczy o to od lat i temat jest mi znany. Natomiast to pismo, które jest skierowane do mnie, będzie skierowane do Komisji Spraw Społecznych, której przewodniczy pan senator Libicki. I zajmiemy się tym w sposób tak, jak powinno być stanowione prawo. Czyli najpierw to przeanalizujemy, być może zorganizujemy wysłuchanie publiczne. Jeżeli komisja uzna, że należy zainicjować proces legislacyjny, to on zostanie zainicjowany. Bo Senat ma takie prerogatywy. Oczywiście. W tej części również są pytania od słuchaczy, więc zadaję. Jak ocenia pan rządowy program in vitro wprowadzony za czasów ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza? Oceniam go bardzo dobrze i bardzo wysoko, ponieważ tak jak państwo znają moje dość konserwatywne podejście do aborcji, to in vitro jest to dawanie życia. I jest to uszczęśliwianie setek tysięcy rodzin powoduje to, że rodzi się kilkadziesiąt tysięcy dzieci, czego Polska niezwykle potrzebuje. I program in vitro Arłukowicza już przyniósł ponad 21 tysięcy urodzin, a rodzą się jeszcze dzieci z tych zarodków, które czekają, bo problem się sprowadza tylko do kwestii tych zarodków, które są mrożone, ale polskie prawo jest w tej materii dość nowoczesne na tle prawodawstwa innych krajów i ten temat jest mi dość bliski, więc jeżeli miałbym oceniać program in vitro, to absolutnie jestem za tym, żeby ten program na szczeblu krajowym wznowić, bo jak pani wie, na szczeblu samorządowym w niektórych miejscach on jest prowadzony. Na przykład w Częstochowie. Tak jest. Gdzie rządzi SLD? Tak. Aneta pyta, jak według pana profesora wygląda sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o walkę z rakiem? Finansowanie, metody leczenia w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Tutaj chyba jednak odstajemy. To nam nie starczy czasu, bo to... No tak, tutaj moglibyśmy rozmawiać przez godzinę, co najmniej. Jeśli idzie o leczenie chirurgiczne, ono jest praktycznie takie samo jak w innych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli idzie o radioterapię,
już jest trochę gorzej. Jeżeli idzie o dostępność do nowoczesnych leków, a ich się w ostatnim czasie pojawia niezwykle dużo, to z tym jest największy problem, bo one są kosztowne. I rzeczywiście polscy pacjenci mają mniejszy dostęp do nowoczesnych leków immunokompetentnych. A z czego to wynika? Z ekonomii. Najwyraźniej z ekonomii. Po prostu nas na to nie stać, tak? Nas jako kraju, który przeznacza na zdrowie prawie najmniej ze wszystkich krajów OECD, jest albo na drugim miejscu od końca, albo na trzecim. No z pustego i Salomon nie naleje. I na przykład mieszkańcy Szczecina, którzy są mi znani, jeżdżą do niedalekiego ośrodka w Berlinie, czy w Bad Sarow, czy gdziekolwiek, gdzie oczywiście płacąc za to, sprzedając mieszkania, ale są w stanie zapewnić swoim chorym leczenie takie, jakie powinno być zgodnie z wiedzą medyczną, którą polscy lekarze posiadają. I ta sytuacja zmienia się zbyt wolno i jest to jeden z problemów, który dotyka całej ochrony zdrowia, bo jak pani wie, ten jeden z filarów nowoczesnego społeczeństwa w Polsce ma się nie najlepiej, mówiąc oględnie, a mówiąc naprawdę fatalnie. I w tym jest dostęp do nowoczesnych terapii onkologicznych. I to jest rzecz, która powinna być priorytetem rządu, bo każde badanie, które jest robione społeczne w tym zakresie, pokazuje, że zdrowie jest dla Polaków najważniejsze. A teraz jeszcze jak dorzucamy, że będziemy dłużej się zatruwać smogiem, mam nadzieję, że to się zmieni w czerwcu, bo to, co mówił pan premier Morawiecki, to nie jest tak, że myśmy dostali jakieś zezwolenie na odstępstwo. Myśmy dostali tylko więcej czasu do namysłu i w czerwcu będziemy o to samo pytali, czy się włączamy w Green Europe, czyli w perspektywę zrównoważenia emisyjnego w roku 2050, czy nie. I moim zdaniem nie tylko trzeba, ale rząd musi do tego przystąpić, bo jeżeli wypadniemy z tego, przejdą nam koło nosa gigantyczne pieniądze, które Unia Europejska na ten cel przeznaczy. Dokładne dane będą znane właśnie w roku 2020. I coś, co moim zdaniem nieroztropnie rząd przedstawia jako sukces, to jest porażka na każdym polu. Porażka zdrowotna, bo to oznacza, że będziemy dłużej truli nasze dzieci, nasze płuca, nasze powietrze. I porażka na gruncie ekonomicznym, bo jeśli nie wejdziemy do tego pociągu, który odjeżdża, do którego wsiedli nawet Węgrzy i Czesi w ostatniej chwili, to stracimy gigantyczne pieniądze i będziemy trucicielem Europy i nas samych. No tak trzeba na to spojrzeć. Kolejne pytanie słuchacza. W najbliższych dniach Sejm najprawdopodobniej uchwali ustawę dyscyplinującą sędziów, która trafi do Senatu. Czy ze względu na wagę sprawy przewiduje pan przedstawienie opinii publicznej wyników pracy Senatu w formie orędzia? Planuję orędzie świąteczne. To jest, ale orędzia świąteczne oczywiście rządzą się trochę innymi prawami, bo tam trzeba mówić raczej rzeczy miłe i prorodzinne. Dodające otuchy. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, Senat wykorzysta wszystkie możliwości, które posiada, a niektóre posiada, niektóre nie, żeby jeżeli ustawa trafi do nas w tym kształcie, a powtarzam, mam nadzieję, że jeszcze w Sejmie się trochę opamiętają i ten powrót do lat 50. zostanie zatrzymany. Jeżeli trafi w tym kształcie, użyjemy wszystkich narzędzi, łącznie z orędziem. Kolejne pytanie. Dlaczego na czele Centrum Informacyjnego Senatu stoi polityk? Polityk nowoczesnej, Grzegorz Furgo. Nie, to nie jest polityk, bo on nie wszedł do parlamentu. Ale wypisał się z nowoczesnej? Nie. Poza tym, a nawet nie wiem. Wie pani, to mogę pani opowiedzieć dowcip o tym, jak szef powinien oceniać swoich pracowników, ale nie wiem, czy mamy na to czas. Natomiast, pan ma czas, to my mamy czas. Wie pani co, dwóch dyrygentów, to mi opowiedział kolega z Izraela, dwóch dyrygentów się spiera, który nie jest antysemitą. I jeden dyrygent mówi, ja nie jestem antysemitą, bo ja zatrudniam w swojej orkiestrze kilku Żydów. A ten drugi mówi, a ja nie wiem,
który z moich muzyków jest Żydem. I na tym polega ta różnica. Mnie nie obchodzi, czy pan Furgo był w Nowoczesnej, czy jest w Nowoczesnej. Mnie obchodzi, że był świetnym menedżerem, który, jak pani pamięta, w latach świetności organizował świetne festiwale w Sopocie. I to jest ta kompetencja, Był menedżerem, który robił świetne wydarzenia, eventy w Unii Europejskiej. Jedno z największych wydarzeń promocyjnych w Unii Europejskiej przed paru laty robił Grzegorz Furgo. I jest obyty z mediami. Poza tym obstawiłem go dwoma świetnymi wicedyrektorami, panią redaktor Anną Godzwon, którą pani zna, i byłym rzecznikiem PSL-u. Też go znam. Którego pani też zna. Był dziennikarzem. I uważam, że Centrum Informacyjne Senatu, wie pani, no nie mogłem akceptować sytuacji, gdzie po wyborze na marszałka Senatu jeszcze przez parę dni tam figurował pan marszałek Karczewski, przy całym szacunku dla niego. Niech pani zwróci uwagę, jak szybko reaguje Twitter senacki w tej chwili. Reaguje natychmiast. Ale to jest zasługa właśnie pana Furgo? No, przeorganizowanie nie tylko pana Furgo, tylko całego nowego kształtu Centrum Informacyjnego Senatu. Wszystkie światła jakby cywili są... jednak staną na czele tego centrum? Nie, uważam, że nie. Dlatego, że każdy dyrektor każdej komórki Senatu będzie podlegał oczywiście ocenie, ale nie będziemy patrzyli, skąd przychodzi, a nie jaką ma przyszłość, tylko będziemy patrzyli, jak pracuje. Adrian pyta, czy z senackiego uposażenia da się wyżyć, a może jest pan wolontariuszem w szpitalu, żeby jakoś dotrwać do pierwszego? Tutaj uśmiech. A serio, czy skomentuje pan jakoś doniesienia dotyczące dorabiania przez swojego poprzednika? Serio, to trzeba powiedzieć na ten temat trochę dłużej. Bo jak PiS, Prawo i Sprawiedliwość, powołuje się na drugą Rzeczpospolitą, to w internecie i w takich starych książeczkach, którą mam w domu, jest pokazana siatka płac w drugiej Rzeczpospolitej, z której Prawo i Sprawiedliwość jest dumne. I proszę sobie wyobrazić, że tam dobrą pensją, złoty był wówczas mocny, to było 200 zł, a 400 zł to było bardzo dobrą pensją. Dla porównania prezydent Mościcki miał pensję 25 tysięcy złotych. Ile zarabiał senator i poseł? Senator 18 tysięcy, poseł 15. To były dużo. Gigantyczne pieniądze, które pozwalały kupować willę na Lazurowym Wybrzeżu i tak dalej. To były gigantyczne pieniądze. Czyli to byli ludzie wybitnie uprzywilejowani. Dokładnie. Natomiast z przyczyn stricte populistycznych za nagrody rządu płacą posłowie i senatorowie, którym decyzją jednego człowieka, prezesa Kaczyńskiego, obniżono uposażenie o 20%. Tak? Coś mi prześwituje przez głowę, że to miało być na jedną kadencję. Ale generalnie uposażenie marszałka Senatu podlega pod tak zwaną R-kę, czyli regulacje, które powodują, że to nie jest uposażenie imponujące. Natomiast ja tutaj w Warszawie to nie mam czasu czasami zjeść i nie mówiąc o tym, żeby iść gdzieś do sklepów. Także wyżyć się oczywiście da, ale ten temat moim zdaniem jest daleko szerszy, bo jeżeli będziemy uposażenia posłów i senatorów utrzymywać na niskim poziomie, to będziemy promować selekcję negatywną. I jeżeli pani mnie pyta o opinię, to uważam, że ponieważ posłowie i senatorowie wpływają na kształt tego, jak Polacy są zamożni. Czy rośnie średnia krajowa pensja, czy maleje sfera ubóstwa i tak dalej. Przede wszystkim, czy rośnie pensja minimalna. Więc zachęcić ich do pracy poprzez to, że pensja posła czy senatora mogłaby zależeć, na przykład być mnożnikiem pensji minimalnej czy średniej krajowej, byłoby dobrą zachętą dla posłów i senatorów, żeby myśleli o ekonomii może bardziej kreatywnie niż dotychczas. Natomiast jako wolontariusz w szpitalu po wyborach prezydenckich, bo do wyborów prezydenckich pewnie nie będę miał czasu, teraz w ogóle wykorzystuję jakieś tam zaległe urlopy, mam zamiar wrócić, bo nie ukrywam, że brakuje mi torakochirurgii. Ale będzie pan w stanie połączyć w ogóle obowiązki marszałka Senatu z obowiązkami lekarza? To znaczy, wie pani,
I jest, można na przykład w poniedziałek o 7 rano zoperować pacjenta i o 10.40 lecieć do Warszawy. To nie będzie wielka strata. Ja mam świetny zespół, mam trzech już prawie profesorów, paru adiunktów, także klinika funkcjonuje doskonale beze mnie. Ale mnie tam ciągnie, natomiast to będzie absolutnie na zasadzie wolontariatu, bo to, co się przydarzyło panu marszałkowi Karczewskiemu, no było moim zdaniem z punktu widzenia dyrektora tego szpitala i pana marszałka nieroztropne, z tym, że to jest problem ich, a nie problem Senatu. Dobrze, bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, Platforma Obywatelska był z nami. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo, dziękuję pani, dziękuję państwu.